Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Siedzę właśnie na progu mojej chałupy, bo tyle co wróciłem z treningu. I jak tak biegam sam, to mam tak naprawdę mnóstwo czasu na przemyślenia, krótko mówiąc, pewnych tematów, które gdzieś tam się w przeciągu tygodnia, dnia przewijały przez głowę. To jest taki w pewnym sensie inny sposób na poukładanie pewnych rzeczy na twardym dysku, który jest tutaj, ale jest to też czas, moment, w którym przychodzi dużo nowych myśli, ciekawych inspiracji, wynikających m.in. też z przetworzenia tych informacji, które gdzieś tam zostały nagromadzone w ciągu tygodnia, w ciągu miesięcy, w ciągu życia tak naprawdę, i spojrzenie na nie z nieco innej, a czasami nawet bardzo radykalnie, zupełnie innej, różnej strony, z innej perspektywy. I wypowiedzenie tego raz jeszcze na nowo i przyjrzenie się temu ponownie. I dziś postanowiłem nagrać pierwszy odcinek vloga, w którym właśnie będę takimi przemyśleniami się z Tobą dzielił. Niemniej dzisiaj, podczas tych ponad 16 km w terenie powiedzmy mieszanym, bo i góry, i trochę asfaltu, trochę błota, podbiegi, zbiegi, było dzisiaj wszystko. Multi kolorowo, chociaż kolorów trochę mało. Niemniej przypomniała mi się pewna sytuacja sprzed roku prawie, mianowicie ultra śledź Puszczy Knyszyńskiej i mój trochę nieszczęsny start na 80 plus, 80 km oczywiście. Nieszczęsny w tym sensie, że tak naprawdę no, słabo się czułem na tym biegu i moją taką prawdziwą zmorą po prostu były odcinki płaskie. I tak myślałem o tym sobie na nowo, próbując to dzisiaj poukładać. I teraz oto jestem tutaj specjalnie dla Ciebie. Być może z myślą, którą już kiedyś słyszałaś, niemniej opowiem ją na nowo właśnie z perspektywy i w kontekście owego ultraśledzia. Otóż jeśli masz w swoim życiu rzeczy, które według Ciebie są Twoją piętą achillesową, które gdzieś tam po prostu kuleją, które Cię być może nawet irytują, są Twoją słabą stroną, krótko mówiąc, to być może są to właśnie te rzeczy, nad którymi powinnaś popracować, bliżej im się przyjrzeć i to, co jest według Ciebie wadą, jakąś rzeczą negatywną, spróbować zadziałać inaczej, czyli przekuć to w drugą stronę, z negatywu w pozytyw. I tak jak w przypadku ultraśledzia, który tutaj celowo został przywołany, zdecydowanie moją piętą achillesową okazały się po prostu odcinki proste, czyli teoretycznie miejsca, w których powinno się ciąć, tak, że tylko po prostu z tyłu jest za mną chmura, niczym struś pędzi wiatr, a dla mnie to były najtrudniejsze momenty podczas tego biegu. I co? I postanowiłem w tym roku, w tym sezonie, bliżej się im przyjrzeć, zaprzyjaźnić, a nawet polubić i zrobić z nich swoją mocną stronę. Stąd chociażby pod koniec grudnia 2017 pierwszy start w ogóle na dychę kiedykolwiek, tu akurat była w terenie mieszanym, na 10 km dosyć mocny start. Na koniec roku, czyli bieg sylwestrowy w Gorlicach, również na dychę, w ogóle nie przypuszczałem, że mogę tak szybko biegać, ale jest to efekt mojej naprawdę dosyć ogromnej pracy, wysiłku, trudu włożonego w to, aby zacząć biegać po prostu i zacząć biegać w sposób przemyślany, regularny i szybki, w sposób taki, który będzie wydajny i który nie będzie mnie drenował przede wszystkim psychicznie, tak? I też, co ważne, jeżeli chodzi właśnie o takie, powiedzmy, te nasze słabsze strony, nie możemy się oszukiwać, nie powinniśmy szukać wymówek mówiących o tym, że no jestem w tym słaby, bo to i tamto. Szukanie po prostu wytłumaczeń, obwinianie wręcz otoczenia za to, że w czymś jestem trochę słaby, trochę słabsza. Więc moim wytłumaczeniem w czasie ultraśledzia i po prostu nawet było to, że ja to jestem chłopak z gór, ja to lubię biegać po górach i dlatego po prostu mnie przygnębia bieganie po prostu. To jest coś strasznego, coś, co mnie po prostu męczy psychicznie. Tak, to jest coś, co mnie psychicznie, powiedzmy, męczy, ale na takie czasie jak ultraśledź można sobie znaleźć dobry punkt odniesienia, ponieważ ta trasa jest bardzo urozmaicona, zmienia się dość często, więc nawet jeżeli są odcinki proste, nie trzeba się na tym zawieszać, to po pierwsze. I tak naprawdę to było moje kiepskie wytłumaczenie,
bo totalnie byłem nieprzygotowany, bo gdybym pojechał na ten bieg przygotowany, to tak naprawdę nie byłoby różnicy dla mnie pomiędzy zbiegiem, podbiegiem, tudzież po prostu prostym 2, 3, 4-kilometrowym odcinkiem, na którym mógłbym po prostu mocno pocisnąć i wykręcić dobry wynik, więc pomimo tego, że na mecie mnie klepano po plecach, mówiono, kurde Gniewko, wykręciłeś dobry wynik, wow, naprawdę 80 km w takim czasie, dobra sprawa, good job, to tak naprawdę ja byłem może nie zdruzgotany, ale po prostu wiedziałem, że nie zrobiłem tego, co do mnie należało, to na ile mnie stać, i byłem po prostu poirytowany swoim występem i tym, że w taki durny sposób tłumaczyłem się sam przed sobą i też przed innymi, mówiąc, że po prostu ja chłopak z gór, tylko góry płaskie, nie. Więc od tego sezonu z płaskim będę za pan brat, ćwiczę na tym, ostro cisnę i mam nadzieję, że wyniki przyjdą prędzej, właściwie już przyszły, a będą jeszcze lepsze, jeszcze okazalsze. Więc podsumowując, znajdź swoje słabe strony i przekuj je na twój atut. Nieważne, czy to będzie bieganie, czy jakakolwiek inna rzecz, która jest związana z twoim życiem, z twoją pracą zawodową, z czymkolwiek innym. Ja tutaj celowo przywołałem temat biegu, ponieważ tyle co wróciłem z treningu, to była główna myśl, która przewijała mi się podczas biegu i dlatego postanowiłem się tą myślą z tobą dziś podzielić, dając ci, mam nadzieję, do myślenia i otwierając nową przestrzeń na zmiany, bo zmiany są dobre. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Niewomir z Niewomirem.